Cześć, witam Was, jak zwykle z nadwody. Chciałbym poruszyć dzisiaj temat, który zbulwersował nie tylko mnie, ale również wielu wędkarzy. Ostatnich podwyżek, jakie zostały zaproponowane przez Zarząd Główny, jak również przez Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego, które jak na razie wykonały polecenie Zarządu Głównego, natomiast nie opublikowały. Ile będzie wynosiła składka na ochronę i zagospodarowanie wód w poszczególnych okręgach? Dzisiaj sprawdzałem okręg katowicki, Opole, okręg w Krakowie. Nikt nie podał tej sumy i nie wiadomo, ile ona będzie wynosiła. Ale możemy się domyśleć. Czy podniesienie składki ogólnokrajowej, ogólnozwiązkowej o 50% do kwoty 150 zł jest tym, co uratuje nasz związek? Na pewno nie. Wiemy, że jest kryzys gospodarczy. Spodziewaliśmy się podwyżek, ale nie spodziewaliśmy się ich aż tak drastycznie. Panowie, rozpocznijcie od zmian strukturalnych, których się boicie. Nie może być tak, że przy takiej kryzysie gospodarczym jest 42 okręgi. Małe okręgi, które mają mało kół. Niektóre okręgi mają, jak kiedyś robiłem taką tabelę, w granicach 15-20 kół. To jest naprawdę mało. 42 okręgi. Zmniejszyć do 16. Policzcie, jakie to są oszczędności. I nie będzie trzeba wtedy robić takich drastycznych podwyżek. W każdym okręgu PZW, wybaczcie, że spojrzę, zsumowałem, w sumie jest 1523 działaczy. Może się mylę, może nie. Myślę, że się nie pomyliłem w tym dodawaniu, bo liczyłem to wczoraj, patrząc na każdą stronę okręgu PZW. Jest to ogromna liczba. Policzcie teraz 42 okręgi, w każdym okręgu przynajmniej 7 pracowników. Myślę, że mnie nigdzie nie ma, bo liczę w prosty sposób. Dyrektor, główna księgowa, sekretarka, kierowca, ichtiolog i tak dalej. Są na pewno jeszcze jacyś inni pracownicy, kierowcy czy ktoś inny. Każdy z nich od 1 stycznia nie może zarabiać mniej jak 3,5 tysiąca, bo to jest najniższa krajowa. Czyli w sumie rodzi to następne ogromne pieniądze, jakie otrzymują oprócz tych, co wymieniłem, są jeszcze komisje w każdym okręgu. W każdym okręgu jest przynajmniej 9 komisji, średnio, tak jak patrzyłem. Liczmy, że w każdej komisji jest około 7 członków. To są następne duże grupy ludzi. Każdy otrzymuje tak zwaną dietę. I to nie są diety wypłacane po 100-200 zł. Oni otrzymują dosyć duże kwoty finansowe. Ja nie chcę nimi operować, bo w rozmowach, które przeprowadziłem, są to pieniądze naprawdę duże. Jak na dzisiejszą sytuację i na to, co jest zapisane w statucie, że działamy społecznie. Popatrzcie na jedną rzecz. Podwyżkę, którą zaserwowano nam na składce ogólnozwiązkowej, 150 zł, ostatnie dane, do jakich dotarłem, to jest członków 600 tysięcy w Polskim Związku Wędkarskim. Według mnie, chociaż też spotykałem takie, że 660, ale przyjąłem to mniejszą cyfrę. Czyli 150 zł razy 600 tysięcy daje kwotę 90 milionów zł. Potężne pieniądze. Ciekawy jestem ja, jak i wielu wędkarzy, na co to idzie. Dzisiaj też chcę powiedzieć, wiem dlaczego wprowadziliście panowie uchwałę zmieniającą, która nakazywała publikowanie wszystkich uchwał przez okręgi, koła i Zarząd Główny PZW. I zaleciliście, że wybiorczo należy publikować. To tak wybiorczo jest wypublikowane, że myślę, że długo jeszcze się nie dowiemy, ile będziemy płacili składki okręgowe. Ukrywacie przed nami wszystko. Wydatki, kto ile dostaje diet. Są to tematy tabu. Nikt nie mówi o zarybieniach. A jak są prowadzone zarybienia, to pokazują ostatnio Wody Polskie, odbierając
pomału kolejne obwody rybackie. I nie jest to tak, że nie mają podstaw, bo się okazuje, że zarybiania nie były przeprowadzane zgodnie z operatami, które notabene sami żeś się opracowali. To nie opracowały wam RZGW, ani inne instytucje, Urząd Marszałkowski czy Wojewódzki. To wyście sami je opracowywali, startując do konkursu na dzierżawę lub na przedłużenie jej. Sami opracowywaliście to. I nie miejcie pretensji teraz, że ktoś od was egzekwuje konsekwentnie to, co wy robicie. Tak jak wy, najmniejsze uchybienie z naszej strony jako wędkarzy potraficie wykorzystać. Nie może tak być. My musimy po prostu zacząć oszczędzać. A oszczędzanie może być tylko przeprowadzone w jeden sposób. Zmniejszając ilość okręgów. Ilość działaczy, pracowników, obiektów do utrzymania, bo to musi być zrobione. To po prostu nie może dłużej tak trwać. Same podnoszenie składek niczego nie daje. Nie może być tak, że wyliczyłem, powiem wam, ile wyniesie składka okręgowa orientacyjna, bo wiadomo, że będą i większe, i niższe, nie? Ale z zeszłorocznych składek wyliczyłem, że średnia składka w okręgu wynosiła 273 zł. Pełna. Ja mówię o pełnej, bez żadnych ulg, z full wypas wędkowanie. Jeżeli zarząd główny podniósł o 50%, to myślę, że okręgi nie podniosły mniej. Może które się wyłamią, ale nie wierzę. Czyli 50% z tej sumy daje 136,50. Czyli składka średnia na całą Polskę, średnia mówię, ze wszystkich 42 okręgów, no może oscylować w granicach 400 zł. Ktoś powie dużo, drugi powie wcale nie jest tak dużo. Do tego nie zapomnijmy, że dodajemy te 150 zł, co robi już 550 zł. Do tego musimy dodać następne rzeczy, które wynikają ze statutu. A pierwsze to jest niewykonana praca na rzecz koła. W moim kole jest to stawka 50 zł. Czy będzie taka, czy będzie większa, nie wiem. To w sumie już daje 600 zł. Do tego są składki na, nieobowiązkowe oczywiście, na zarybianie, na sport, na młodzież. Przy takim kryzysie gospodarczym, gdzie ludzie naprawdę nie zarabiają dużych pieniędzy, gdzie czynsz, energia, gaz, żywność idzie w tak wysoko, wy podnosicie cenę naprawdę dużo. Jedni powiedzą, no to kosztuje. Czytając ostatnie sprawozdanie z posiedzenia, które zostało opublikowane przez Okręg PZW Katowice, dyrektor biura powiedział, że ceny ryb wzrosły o 70%. Ja się zgadzam, że to jest dużo, że skądś te pieniądze trzeba wziąć, ale zacznijmy oszczędzać od siebie. Nie może być tak, że całe koszta przerzucacie na nas, natomiast wy nie oszczędzacie nic. Po prostu po co jest tyle różnych komisji, tylu ludzi, którym trzeba zapłacić? Czy naprawdę one są takie niezbędne? Nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo jak rozmawiam z niektórymi kolegami z okręgu i którzy mówią, jak te komisje działają, a działali w nich, kiedy brali pieniądze, było ok, kiedy nie, mówią trochę już inaczej. Są to następne bonusy, które otrzymujecie. Zacznijcie oszczędzać od siebie, a dopiero obciążacie kosztami nas. I teraz chciałbym poruszyć następną sprawę, która co prawda mnie nie dotyczy, bo jeszcze brakuje mi kilka lat. Ale to, co zrobiliście z emerytami, to jest po prostu skandal w biały dzień. Powiem wam, u nas na Śląsku jest taki zwyczaj, że ludzi starszych obdarza się wielkim szacunkiem. Popularnie, mówię niepopularnie, ale uważę, mówi się na nich starzyk. Nikt nie odważy się starzyka ruszyć. Nawet kibice na stadionach, jeżeli ktoś próbuje taką osobę znieważyć lub coś, to potrafią ci kibice najbardziej bitni powiedzieć, starzyka nie ruszaj. Jak można było ich pozbawić praw, które mieli, nabytych już, i zmienić to ten? Ja rozumiem, żebyście to wprowadzili dla tych, którzy dojdą do tego wieku, ale nie dla tych, którzy są. Oni budowali ten związek od 50 roku. Może
mają są członkami po 35, 40 i więcej lat. Mają małe emerytury. I wy zabraliście im tą ulgę. Nie zapomnieliście sobie zabrać. Bo ja rozumiem, jeżeli w ramach oszczędności zlikwidowalibyście ulgę za odznaki, to ja bym to zrozumiał. Ale jeżeli ukaraliście tą grupę, to jest bardzo źle. To bardzo źle o was świadczy, że nie potraficie szanować ludzi starszych. Chcę powiedzieć, że ja płacę jeszcze pełną składkę. Brakuje mi trochę do emerytów i tu chcę wam pokazać. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, że nie walczę o siebie i dla siebie. Ale po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć. Wielu z nich ma emeryturę w granicach 1500 do 2000 zł. 1000 zł zapłaci za czynsz. Zapłaci za prąd, za energię. Potrzebuje kupić leki i żywność. Skąd on weźmie takie pieniądze? Była ich jedna z ostatnich przyjemności, jakie mieli życiowe. I wy ich pozbawiacie. Całe życie poświęcili naszemu związkowi, wędkując, niejednokrotnie pracując na jego rzecz. Nie dostali odznak. Bo temat odznak jest innym odrębnym tematem. Przyglądam się temu od wielu lat. I jak kiedyś powiedziałem, byłem krótko, bo 21 miesięcy działaczem. Byłem członkiem komisji odznak, na której żeśmy nie wyrazili zgody na przyznanie odznaki dla jednego pana złotej odznaki z wieńcami. Zarząd koła również to odrzucił. A ten pan i tak dostał odznakę. Rok czy dwa lata później z następnym działaczem z naszego koła i w czasie kontroli społecznej straży rybackiej złapani na tym, że na łowisku łowili ryby, zabierając je, mam tu na myśli, a zostali złapani na tym, że jeszcze je patroszyli nad wodą, czyścili z łusek, no bo przecież brudnik do domu nie wezmą. I mogę wiele takich przykładów podać. Nie chcę powiedzieć, że wszyscy są źli, ale taka sytuacja bywa. Nikt nie kontroluje, kto dostaje jaką odznakę. O tym panu, który mówię, nawet nie miał 8 lat od złotej odznaki. Jak powiedział mi jeden z członków komisji, chłopie, tego nikt nie kontroluje. My nawet nie czytamy tych wniosków, uzasadnienia, co przychodzą z kół. Nie sprawdzamy, kiedy ostatni raz dostał ten człowiek odznakę. Skoro koło dało, to znaczy, że mu się należy. Jeżeli tak postępujemy i przyznajemy sobie odznaki, jeszcze powiem jedną rzecz. Przyznajecie sobie odznaki również z pominięciem tej brązowej, której sami żeście wprowadzili. Znam również takie sytuacje, że od razu gościu dostał srebrną. Bo jest działaczem. Bycie działaczem to jest najwyższy zaszczyt dla członka PZW, że koledzy go wybrali. Ale to, co niektórzy z was robią i doprowadzacie do tego, to jest po prostu niezrozumiałe i niedopuszczalne przez nas wszystkich. Nie chcemy tego. Czy wy liczycie, że po tych drastycznych podwyżkach nie odejdą członkowie PZW? Odejdą. Odejdą do stowarzyszeń lub sami będą zakładali stowarzyszenie. Wody będą nam odbierane i wy zamiast skupić się na tym, skupiliście się na podwyżkach. Te pieniądze nie idą na infrastrukturę. One leżą na kontach i nic się nie dzieje. A pieniądze naprawdę można wziąć z Unii Europejskiej, z budżetów obywatelskich i z innych grantów. Ale trzeba chcieć i trzeba mieć do tego jeszcze głowę, żeby umieć napisać taki wniosek. Skoro nie piszemy, to znaczy, że nic nie umiemy. A jak nie umiemy, to po co? Ja zawsze mówiłem jedno. Jak się nie ma wiedzy, to się w domu siedzi. Najwyższy czas, żebyście zaczęli nas traktować jak normalnych ludzi. Wybaczcie za te moje emocje, ale ja tego po prostu już nie mogę stolerować. To, co się zaczyna dziać, jest nie do pomyślenia. Wrócę jeszcze do jednej sprawy. Ostatnio okręgu w Kaliszu, któremu zabrano 2 obwody. Te 2 obwody to w sumie 770 hektarów. Bo skoro okręg miał 990, 220 mu zostało, to zabrano mu 770. Czyli praktycznie nie zostało nic. To, co wypowiedział się, nie wiem na ile jest to prawdą, ale myślę, że dziennikarze Gazety Wyborczej nie mówią, nie? Prezes okręgu mówi, że wykupił obok w okręgu składkę. Panowie, nie wierzcie w takie rzeczy. Powiem wam jedną rzecz.
W zeszłym roku obdzwoniłem 42 okręgi. Mówiłem, że mam złotą odznakę z wieńcami. Ile będzie wynosiła składka? Była krótka rozmowa. Traktujemy was tak samo, jak traktujemy swoich członków, którzy mają złotą odznakę z wieńcami. W okręgach, gdzie nie była pobierana od nich opłata, nie pobierali, nie chcieli pobierać ode mnie również. W innych okręgach były to symboliczne sumy. 25, chyba myślę, że gdzieś w granicach do 35-45 zł. A my? Ile musimy zapłacić? Bawicie się za nasze pieniądze. Jeszcze raz mówię, jakbyście wzięli i zlikwidowali wszystkie ulgi, to bym to rozumiał. Ale likwidacja jednym, a sobie rozszerzaniem tych ulg, jest nie do pomyślenia. Albo się traktuje wszystkich członków PZW jednakowo, albo wybiórczo. Jak wybiórczo, to nie reprezentujecie nas. Nie może być taka sytuacja. Kończę ten temat, chociaż miałbym dużo jeszcze do powiedzenia, ale nie chcę was zanudzać. Myślę, że kiedyś doczekamy wreszcie takiego związku, bo to, co się u nas dzieje, to wy nas, panowie, kierujecie ku samozagładzie. Prędzej czy później do tego dojdzie. Zabiorą nas wody, a członkowie PZW odejdą, bo nie będą widzieli tego sensu. Czy wy liczycie, że jeżeli Wody Polskie wykorzystają tą sytuację i na początek obniżą składkę, ludzie nie przejdą? Przejdą. Nie liczę na to, żeby oni przez dłuższą metę będą to otrzymywali, bo powiedziałem już w poprzednim vlogu, oni też mają zapędy na kasę. Tak dalej po prostu być nie może. Jeszcze trochę i nie będziecie mieli członków, nie będziecie mieli pieniędzy, nie będziecie mieli wód i tak to się wszystko zakończy. Zamiast nas zjednoczyć i walczyć o dobro dla nas wszystkich wędkarzy, doprowadzacie do sytuacji, gdzie my nie dość, że się nie identyfikujemy z naszym stowarzyszeniem, do którego należymy, to jesteśmy przeciwko wam. Nigdy z tego dobrego nic nie było i nie będzie. Jak pokazuje historia, każda dyktatura kiedyś musi paść. A tak to zaczyna po prostu wyglądać. Może słowo dyktatura jest nieadekwatne, ale takie mi się nasunęło. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Oby w lepszych czasach. Cześć wam.